Dominika Gwit poszła na spacer z synem. W komentarzach to raczej nie jest zalecane, zwłaszcza zima, foto. W zeszłym miesiącu Dominika Gwit dołączyła do grona znanych mam. Aktorka, która w czasie ciąży była niezwykle aktywna w social mediach. Nie omieszkała podzielić się informacją o narodzinach pociechy niemal od razu po porodzie. Od tamtej pory Gwit chętnie opowiada za pośrednictwem Instagrama o tym, jak odnajduje się w nowej roli i pokazuje kolejne kadry z synkiem. We wtorek postanowiła pochwalić się pierwszym spacerem dwutygodniowego pierworodnego. Na profil wrzuciła zdjęcie, na którym widzimy ją pozująca na tle betoniarki zatrzymanym w ramach współpracy wózkiem, którego nie zapomniała oczywiście oznaczyć. Zobacz też, Dominika Gwit pochwaliła się pierwszym spacerem z synkiem i jego wózkiem, z betoniara w tle, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Choć Dominika mogła liczyć na szereg cieplych słów, pod jej najnowsza fotografia pojawiło się także kilka mniej serdecznych komentarzy. Niektórych internautów poważnie zaniepokoił fakt, że 34-latka wyszła z domu z kilkunastodniowa latorosla. Nie byli w stanie wiecznie zarzucić jej publicznie, że zbyt wcześnie zdecydowała się zabrać syna na pierwszy spacer. Przepraszam, że coś zasugeruję, ale warto porozmawiać z Polozna, bo do pierwszego miesiąca to raczej nie jest zalecane wychodzić. Zwłaszcza zima, napisała jedna z troskliwych obserwatorek. Choć ostatecznie komentarz zniknął, zdazyl wywolać istną burzę. Na szczęście dla Gwit znaczna część komentujących stanęła po jej stronie. Co za bzdura. Mam dwie córki, jedna koniec listopada, druga koniec grudnia. Po tygodniu obydwie gotowe na spacer. Głupota, ja też urodziłam zima i poszłam na spacer po 5 dniach po porodzie i nic się nie stało. Wręcz przeciwnie, wcale mi nie chorował. Lekarka i Polozna mi doradzali spacerki, pisze zaciekli obrońcy celebrytki i wczesnych spacerów. Tacy wierni fani to skarb. Przypominamy, Dominika Gwit dokonuje szczegółowej prezentacji wózka dla synka. Cena zaskakuje, foto.